dom do podpisu w tym gminie. W dokumentach wspólnoty mieszkaniowej przechowywanej przez zarządcę, no to jakby jej zarządca. W każdym razie pan Marian Kastrzyk twierdzi, że to było sfałszowane. I teraz tutaj jest na dole fajny cytat, że natomiast zgodnie z artykułem 25 ustawy o własności lokali, właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub umową właścicieli lokali. No on się odwoływał, on zgłaszał sprawę do prokuratury, no ale prokuratura umorzyła sprawę, a sąd też oczywiście to zatwierdził w tak zwanym sądowym postępowaniu nadzoru nad prokuraturą. Ja jak się dowiedziałem o tej mojej sprawie, to sporządziłem pismo z datą 2010-06-11 i tego samego dnia wręczyłem w sądzie okręgowym, to była sprawa pomiędzy europosłem Jackiem Kurskim a prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim i w tym piśmie między innymi napisałem. Mówiąc po męsku, pan Jacek Karnowski to oszust i judasz. Za działania Urzędu Miejskiego zawsze odpowiada prezydent miasta. Żadna akceptacja Rady Miejskiej nie jest współodpowiedzialnością, bo nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Przytoczone poniżej dowody, fakty, przy milczącym współdziałaniu czwartej władzy oraz naruszaniu artykułu 304 Kodeksu Postępowania Karnego, to mówi o tym, że funkcjonariusz musi, gdy ma zawiadomienie o przestępstwie, podjąć czynności, przez tak zwanych funkcjonariuszy publicznych, inaczej bierność, popularnie określa się działaniem oligarchii. Znamiennie, że umożliwia to solidarność zawodowa części sędziów i prokuratorów. Czyli jeszcze raz na początku, mówiąc po męsku, pan Jacek Karnowski to oszust i judasz. No i żadnej reakcji na to nie było. Ja natomiast w tym piśmie, które złożyłem do prokuratury 14 czerwca, prokuratury generalnej, to opisałem tą sprawę. I tak samo mówiłem, że to co pan Kasprzyk dostarczył, że odmówiło samorządowe kolegium odwoławcze. Potem Naczelny Sąd Rejestracyjny. Potem, mimo że zeznań świadkowie, którzy tam mieszkali, no to sąd sobie uznał, że mieszka, ma prawo i na tej podstawie oczywiście Urząd Miejski to mieszkanie sprzedał. A gdy złożyłem to pismo do prokuratury generalnej, no to taka się odbyła korespondencja. Wysłano już 22 czerwca do mnie pismo. I w którym, nawiązując do pana korespondencji złożonej w biurze podawczym prokuratury generalnej w dniu 14 czerwca 2010 oraz protokołu przyjęcia skargi z dnia 17 czerwca w ramach przyjęć, to tam dotyczyło mnie, ale przy okazji zostawiłem to pismo, że w ramach przyjęć uprzejmie informuję, to będzie bardzo ciekawa rzecz, jak to się wszystko odbywa. Informuję, że wymieniona korespondencja przekazana została zgodnie z właściwością do prokuratury apelacyjnej w Gdańsku
celem stosownego rozpoznania. Nadmieniam, że kopię korespondencji przekazano do Ministerstwa Sprawiedliwości. To dotyczyło już mojej sprawy. No to taka jest właściwość, że przesyłają w teren, gdzie to dotyczy, do prokuratury apelacyjnej, a następnie tu jest takie pismo jeszcze też prokuratury generalnej, oni tu jest takie wewnętrzne, że przekazano sobie to moje pismo P186 do pana Bogusława Michalskiego, dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego prokuratury generalnej. Ale stamtąd już dalej nie przyszło żadne pismo, że oni się zajęli czy coś tego, tylko to jak uprzednio przed chwilą mówiłem, zostało to pismo skierowane do prokuratury apelacyjnej. I jeszcze raz tam jakieś pismo do prokuratury apelacyjnej poszło. I to niby wychodzi, że podwójnie. To tutaj jakby pan Bogusław Michalski do prokuratury apelacyjnej. Potem już z prokuratury okręgowej w ogóle nie dostałem żadnego pisma. I na końcu jest finał. Prokuratura rejonowa w Sopocie. Sygnał akt DS 1613/10. Sopot, dnia 27 września 2010 roku. Do mnie, pan Romuald Piątek, ulica Spokojna 32-81-569 Gdynia. I pod spodem mamy zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Ale to jest właśnie ciekawe, że prokuratura umarzyła najpierw tą sprawę zgłoszenia przez pana Mariana Sasprzyka przestępstwa przy orzekaniu sądowym, że pan Koś tam niby mieszka. No i sami teraz za siebie odpowiadają. Sekretariat prokuratury zawiadamia pana jako osobę. Wezmę. Która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, że postanowieniem prokuratora rejonowego w Sopocie z dnia 22 września 2010 pod sygnaturą akt DS 1633/10 odmówiono wszczęcia dochodzenia w sprawie nieprawidłowości w Urzędzie Miasta w Sopocie do dnia 14 czerwca 2010 przy sprzedaży gruntów, no to tam pisze dokładnie o mieszkanie, i udostępnienia gruntu oraz sprzedaży mieszkania położonego przy ulicy Grunwaldzkiej 43-1A. To jest o czyn z artykułu 231 Kodeksu Karnego. No ale to są przestępstwa sądowe. To są jeszcze inne artykuły. I tak to się odbywa. Czyli taki cwania jak pan Jacek Karnowski, czego ma się bać, jeśli jego kolesiami są prokuratorzy i sędziowie, a jak widać, byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, bo pan Jerzy Koś to jest były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. I takie to są układy. Jak to? Najpierw były odmowy, a potem nagle mieszkanie tyle lat stało puste i nagle znalazł się właściciel. No ale właściciel po znajomości. I tak ręka rękę myje. No i to tyle, co w tej sprawie do powiedzenia mam.